obniżenia ceny po wpisaniu kodu specjalnego, po wpisaniu adresu e-mail i dzięki temu to jest już takie trochę, można powiedzieć, no, oszukiwanie tych silników, które sprawdzają ceny, no ale tego już nie widzą w tym momencie, ponieważ to pojawia się, to tak jak na przykład... Tylko z drugiej strony musisz dotrzeć do gościa i przekazać mu ten kod, tak? Albo w jakiś sposób go poinformować, podać swój adres e-mail, to rzeczywiście dostaniesz specjalną jakąś inną ofertę i wtedy dostaniesz kod. Dokładnie. Jeden dostawca Booking Engine'ów w Polsce na szczęście obszedł to w ten taki fajny sposób, że można wpisać dowolny adres e-mail, czyli można wpisać 1@1.pl i już gość dostaje zniżkę. Nie trzeba dzięki temu wymieniać się żadnymi kuponami, żadnymi voucherami, co jest moim zdaniem akurat całkiem fajnym rozwiązaniem. Inne rozwiązanie to gratisy, ponieważ tego też silniki te sprawdzające ceny nie widzą, czyli na przykład śniadanie gratis do pokoju, wyższy upgrade, upgrade do wyższej kategorii pokoju, tego typu działania. Wiadomo, że każdemu hotelowi zależy na tym, żeby jak najwięcej gości do siebie bezpośrednio ściągnąć, natomiast porównując jednak nasze budżety reklamowe do budżetów tych największych graczy, no musimy się traktować jako partnerzy po prostu to jest jedyne rozwiązanie, zgłaszając jednocześnie wszelkie uwagi jako hotelarzy, najlepiej jako grupa i im więcej hoteli zgłasza uwagi, tym oczywiście lepiej. Byłem na takim spotkaniu z jednym z OTA, z jednym głównym graczy jakiś czas temu i faktycznie no, jedyne co oczywiście dostaliśmy informację, to że przekażą nasze uwagi do centrali, natomiast wydaje mi się, że to jest jedyne działanie, jakie możemy podejmować w takich wypadkach. No, przy tak dużych molochach, z jakimi macie do czynienia, to rzeczywiście to jedyny sposób i trzeba tylko być dobrej nadziei, że faktycznie ten głos będzie gdzieś tam zauważony. Tam, hotele, które próbowały żyć bez tych największych graczy, no, z tego co wiem, to powracały po jakimś czasie. No, po prostu nie są w stanie wygenerować takiej sprzedaży swoimi własnymi kanałami. To prawda, to niestety tak jest. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Wydaje mi się, że jakby sporo ciekawych rzeczy tutaj przedstawiliśmy, pokazaliśmy, jak wygląda dzień Twojej pracy, że to jasne, ciężka Twoja jakby praca i zasługa, że zdobyłeś ten tytuł Revenue Managera Roku, ale z drugiej strony pokazałeś, że już nie robisz tego samodzielnie, że już masz pomoc, a poza tym, że no to nie jest tylko zarządzanie ceną pokoi, ale wiele innych aspektów, tak? Czyli tych suwaczków masz pod swoimi palcami, wiesz, dużo, dużo więcej na konsolacie. I opowiedziałeś też kilka ciekawych takich trików i kruczków, myślę, dla osób, które niekoniecznie gdzieś z tym zarządzaniem ceną są za pan brat. To mogą tutaj, myślę, to spokojnie gdzieś wyłapać, wychwycić. Może im się to przyda, tak? Ale z drugiej strony bez narzędzi pewnie ani rusz, albo to ciężka robota jest. Także tak naprawdę widzę, że trzeba się po prostu uzbroić w wiele różnego rodzaju, głównie software'u. Zdecydowanie tak. No, dane to wiedza, a wiedza to wiadomo. Tak jest. Wiedza to zyski. Tak jest. I przychody. Pawle, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję Państwu. Przypomnę, moim gościem był Paweł Kanadys, Revenue Manager Roku, który pracuje w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Horeca. Znajdziesz nas na www.horeca.pl.